Szczęść Boże, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, szczególnie uczestników Szkoły Animatora Salezjańskiego Online, wszystkich tych młodych, którzy zdecydowali się wyruszyć na tą piękną drogę stawania się animatorem, czyli taką duszą w gronie swoich rówieśników, w gronie młodszych od siebie, bycia duszą jakiegoś oratorium, jakiejś małej wspólnoty. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w takiej troszkę nietypowej pracowni, ale nie będziemy zajmować się ani gliną, ani masą solną, ani jakimś drewnem. Nie będziemy tutaj robić dziwnych rzeczy. Po prostu będzie to warsztat, w którym pracuje się na żywym sercu. Pracować nad sobą, więc potrzeba nam porządnych baterii, potrzebujemy motywacji do tego, żeby tą pracę podjąć, bo będzie to coś raczej trudnego. To taki warsztat, gdzie mamy do czynienia z twardym materiałem i musimy do niego odpowiednio podejść. Ostatnio zainspirował mnie bardzo mocno, wyobraźcie sobie, hymn klubu żużlowego z Ostrowa Wielkopolskiego. Ostrowia ma nowy hymn od niedawna. I oni śpiewają tak: zwyciężymy, taki jest nasz los, ostro po swoje, jak codziennie pokażemy moc, ostro po swoje, zapał i energia znowu kipią w nas. My mamy jako cel naszą świętość, to jest nasze zwycięstwo, to jest nasz cel najpiękniejszy, jaki możemy sobie wyznaczyć i musimy sobie każdego dnia mówić ostro po swoje. Nie ma takich przeszkód, które z Jezusem nie są do pokonania. Nie ma takich trudności, nie ma trudności we mnie, wokół mnie. Wszystko mogę pokonać, jeśli chwycę się Go mocno za rękę i mówię ostro po swoje. Zaczynam teraz pracę nad sobą, chcę się ze sobą zmierzyć. Wiecie, co jest najważniejsze? Tak jak w sporcie, tak jak w każdej innej dziedzinie, żeby nie ścigać się z innymi. Tak naprawdę ścigamy się tylko i wyłącznie z samym sobą. Nie będę się porównywać, że jestem lepszy od kogoś, że jestem gorszy od kogoś. Po prostu ścigam się z samym sobą. Podejmuję decyzję, mam jasny cel i ostro po swoje walczę. Każdego dnia będę o krok naprzód, każdego dnia będę lepszy od siebie, będę zwycięzcą samego siebie. Skoro mam pracować nad sobą, to muszę siebie poznać. Tu w pracowni mamy na przykład takie materiały, tak? Ten jest taki zwyczajny, łatwo się pierze, łatwo się prasuje, można z niego w ostatnim czasie dużo się szyje maseczek na przykład, nie? Nadaje się. Ten jest miluśki, milusiński, przytulaśny. Może się nadać na jakąś, nie wiem, maskotkę dla maluchów. Mogę coś z tego zrobić. Inny materiał, który no, raczej jest nieprzepuszczalny, zmywalny, nie nadaje się na ubranie, ale można z niego zrobić na przykład jakieś etui, jakąś saszetkę, coś tam można z tego wykombinować. I właśnie, cały sęk w tym, żeby poznać najpierw, jaki jestem, czy jestem taki nieprzemakalny, czy jestem milusiński, czy jestem bardzo praktyczny. Postarajcie się poznać samych siebie, jacy jesteśmy, jakie są moje mocne strony, jakie są moje cechy temperamentu, które warto wykorzystać, które muszę rozwijać, o które muszę zawalczyć. Jakie są słabe punkty w mojej osobowości, w moim temperamencie, które będą mi ciągle ciążyły, ale mogę nad nimi pracować, mogę sprawić, że nikt nawet się nie domyśli, że kiedyś walczyłam z taką wadą. Wiemy, że czasami próbujemy ukryć tak to, co mamy może niewłaściwego, tak? Dziewczyny dobrze wiedzą, każda ma jakiś taki swój zestaw małego tynkarza, ja to tak nazywam. Jest to taki zestaw, którym można szybko przykryć jakieś niedoskonałości na twarzy, upiększyć, ozdobić, zatuszować. Ale przed Bogiem my jesteśmy nadzy, nagusieńcy, nic nie ukryjemy. I jak ksiądz Bosko nam powtarzał, Bóg Cię widzi i kocha. Nie staraj się ukryć tego, kim jesteś przed Nim. Otwórz przed Nim swoje serce, pokaż Mu, kim jesteś, powiedz Mu, Boże, zobacz, poprowadź mnie właściwą drogą, poślij mi swojego ducha, żeby pomógł mi odkryć moje najpiękniejsze cechy, moje talenty. Nie kłamać przed innymi, nie kłamać przed samym sobą, ale zdobyć się na prawdę, być prawdziwym, szczerym przed Tobą, abyś Ty mógł mnie poprowadzić, abyś Ty mógł mi wskazać, co muszę w sobie zmienić, co uporządkować.
Wyznaczam sobie teraz drogę, która jest przede mną. Mam jakiś cel, stoję w tym właśnie punkcie, widzę, czego jeszcze mi potrzeba, nad czym muszę popracować, ale nie da się tego zmienić z dnia na dzień. Może coś, jakieś przyzwyczajenia, które narosły latami, muszę krok po kroku je teraz porządkować. Wyznaczam sobie małe etapy, małe kroki. Każdego dnia zrobię jakiś mały jeden krok. I ta weryfikacja, to zobaczcie, to jest takie położenie przed sobą swoich sukcesów i porażek. Sukcesy są słodkie jak cukier, tak? Dają nam dużo takiej energii nowej. Porażki są troszkę jak taki kwaśny sok z cytryny, ale gdyby to razem złączyć, sukcesy z porażkami, dolać do tego wodę, powstaje pyszna lemoniada, więc warto sobie zrobić co pewien czas taki jeden lemoniadowy dzień, w którym zmierzę swoje sukcesy, swoje porażki i będę mieć energię, będę mieć jasność na przyszłość, z czym jeszcze muszę się pozmagać, co mi się udało. Życzę Wam, żebyście umieli stawać przed sobą w prawdzie, przed Bogiem, byście zawsze pamiętali, że Bóg Was widzi i kocha takimi, jakimi jesteśmy i że nam nieustannie dopinguje na naszym właśnie takim żużlowym stadionie, w którym my musimy zawalczyć o siebie, więc ostro po swoje walczymy o świętość, o to, by być pięknymi ludźmi, by być pięknymi, wspaniałymi animatorami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, szczęść Boże, do zobaczenia.